Od grudnia 2017 roku do grudnia 2021 w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Szklarskiej Porębie w oparciu o porozumienie zawarte w dniu 7 grudnia 2017 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji a Powiatem Jeleniogórskim, od stycznia 2021 Powiatem Karkonoskim, realizowany jest program Za Życiem. Poradnia pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Grupą docelową są dzieci od momentu urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole oraz ich rodzice, opiekunowie, którym udzielane jest wsparcie. Celem działań projektowych jest zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka oraz udzielanie fachowej informacji, porady rodzicom. W poradni utworzono zespół specjalistów zapewniających kompleksową opiekę dzieciom z obszaru wczesnego wspomagania rozwoju, neurologopedów, specjalistów od integracji sensorycznej, psychologa wczesnego wspomagania rozwoju, pedagogów specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju, psychiatrę dziecięcego. Środki pozyskane w ramach projektu pozwoliły na prowadzenie zajęć z dziećmi w zależności od potrzeb z wymienionymi specjalistami oraz na zakup w 2017 roku pomocy do pracy z dziećmi. W ciągu każdego roku z pomocy w ramach projektu Za Życiem korzystało 20 dzieci. Wartością dodaną są konsultacje, porady dla rodziców prowadzone przez osoby pracujące z dziećmi oraz przez terapeutę rodzinnego. Zaburzenia, z jakimi pracujemy, to całościowe zaburzenia rozwoju, spektrum autyzmu, zespół Downa, zaburzenia mowy, afazja, zaburzenia sprzężone. Niewątpliwym sukcesem jest zapewnienie ciągłości pracy terapeutycznej w okresie pandemii, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej, drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez pracę na Skype z dziećmi i rodzicami. Szczególnie istotne było w latach 2020-2021 zapewnienie opieki psychiatrycznej.